Tak oto dotarliśmy na stoisko firmy Oppo. To kolejny z producentów, który tak naprawdę na MWC nie ma premiery, bo zrobił premierę przed targami. No to przyjrzyjmy się, co tam ta firma pokazała takiego ciekawego. A zatem tą targową, chociaż nie targową premierą jest seria Oppo Find X5, zbudowana we współpracy z firmą Hasselblad. To podstawowy model tej serii, czyli po prostu Find X5. Stylizacja, muszę przyznać, że dosyć ciekawa. Ta asymetryczna ramka, która tak fajnie wyłania się z obudowy gładko, metalowa ramka, matowy tył, wszystko to razem tworzy całkiem sympatyczną całość. Jeżeli chodzi o specyfikację tego telefonu, macie ją w opisie filmu podlinkowaną, także możecie sobie sprawdzić, co ten telefon tak naprawdę ma. Ja staram się tutaj nie cytować specyfikacji z pamięci, bo jeszcze bym coś pokręcił, a po prostu pokazuję Wam urządzonka tak, jak prezentują się na żywo. Drugim modelem z tej nowej serii jest Find X5 Pro, czyli model, który po prostu, nazwijmy to krótko, ma wszystkiego bardziej niż podstawka. Znowu zagięty ekran, znowu metalowa ramka, no i znowu ta znajoma, ciekawa stylizacja. Popatrzyliśmy sobie na smartfony w matowej czerni, to teraz pora na odmianę, błyszcząca biel. Chyba według mnie bardziej efektownie to wygląda niż w tej czarnej odmianie, no tylko że będzie się pewnie też efektownie palcować. Ale przyznacie, ten aparat no, robi robotę nie tylko pod względem swoich możliwości fotograficznych, ale przede wszystkim pod względem wyglądu. No, przyznam, że bardzo mi się to podoba. Wygląda to dosyć ciekawie i atrakcyjnie. Jeszcze taki ogólny rzut oka na stoisko Oppo. Jak widzicie, królują tutaj nowe smartfony Findexy, ale oprócz tego tam o wróżku jeszcze widzimy OnePlusa. Zaraz tam zajrzymy do nich. Ale zanim tam pójdziemy do OnePlusa, to jeszcze szybki rzut oka na historię Oppo. Pokazują tutaj takie swoje, nazwijmy to, kamienie milowe. To jest model N3, w Polsce nie był dostępny, bo jeszcze wtedy Oppo nie było u nas w kraju. Pierwszy smartfon z ruchomym aparatem fotograficznym obracanym, czyli robił za aparat tylny i za aparat do selfie. Tu z kolei w sekcji Archeo mamy jeszcze pierwszego Findexa. Tego, który miał rozsuwaną obudowę i aparaty fotograficzne schowane w takim slajderze za tylną ścianką. A tu z kolei dla odmiany rozsuwany smartfon, czyli coś młodszego. Oppo X, po prostu Oppo X, to jest ten z rozsuwaną obudową. Zresztą ja go Wam na tym kanale już kiedyś prezentowałem, pokazywałem, także możecie sobie materiał na jego temat obejrzeć osobno. Zapraszam serdecznie. Nie mogło też zabraknąć składanego kompaktu Oppo Find N. Ten telefon również miałem okazję obejrzeć krótko po premierze i również materiał na jego temat znajdziecie na naszym kanale. Tutaj możemy zobaczyć, że faktycznie ten ekran nie ma takiego wyraźnego, mocnego załamania, nawet kiedy telefon już jest troszeczkę poużywany, no bo wiadomo, tutaj te sample testowe na targach nie mają łatwego żywota, więc pewnie ten smartfonik już nawet dzisiaj był rozchylany dobrych kilkaset razy jak nic. No i nadal fałdy nie widać, a ekran na zgięciu wygląda prawie idealnie i prawie że gładko. Z takich ciekawostek Oppo prezentuje jeszcze swój smartfon z podekranowym aparatem do selfie. Rzućmy okiem, czy jest on bardzo widoczny. No, prawie że nie. A czy da się nim zrobić zdjęcie? No, sprawdźmy. O, da się zrobić zdjęcie. No to cóż, zrobię sobie foto i zobaczymy, jak ono wyszło. Wydaje mi się, że wychodzi całkiem nieźle. Chyba lepiej niż w ZTE, którego widzieliśmy w innym materiale sprzed kilku godzin. Tutaj rzeczywiście to zdjęcie, można powiedzieć, że ma zupełnie akceptowalną jakość. Jest dosyć wyraźne, a i kolory są reprodukowane w miarę przyzwoicie. Tu kolejna ciekawostka, czyli ruchomy aparat, który jakiś czas temu zaprezentowało Oppo. Ma on możliwość wychylania się w dość szerokim zakresie, nawet można powiedzieć prawie, że poza obudowę, a za tym idzie również lepsza stabilizacja obrazu. Do kompletu mamy też demo super szybkiego ładowania. 150 W już na nikim nie robi wrażenia, ale co powiecie na 240? A? Oppo najwyraźniej bardzo lubi chwalić się swoją historią, bo oto tutaj możemy obejrzeć
całą historię marki OnePlus. Wszystkie modele po kolei, od jedyneczki po ostatniego, czyli 10 Pro. No i skoro mamy go już w ręku, no to też szybki rzut oka na to, jak ten smartfon prezentuje się na żywo. I też muszę przyznać, że podobnie jak Findexy, prezentuje się zacnie. A, no i jeszcze przelećmy po kolei poprzez właśnie historię OnePlusa w pigułce. Kurczę, to już prawie 10 lat w przyszłym roku będzie. Ja! A na deser mamy Norda CE2 i coś dla fanów. Plecacek może być czarny, może być biały. I na tym kończymy naszą wizytę na stoisku Oppo. Muszę przyznać, że jest to jedno z ładniejszych stoisk na tych targach i myślę, że też jedno z większych.